Witajcie. Chcemy prowadzić swój biznes w sposób odpowiedzialny. Dlatego mierzymy, monitorujemy i raportujemy wpływ naszej organizacji na środowisko ekonomiczne, społeczne i biznesowe. Jedną z najważniejszych dla nas strategii jest strategia opakowaniowa, którą nazywamy ambicją Świat bez odpadów. Zgodnie z nią do 2030 roku chcemy zebrać ekwiwalent 100% opakowań, które trafiają do konsumentów. Strategię realizujemy w trzech obszarach. Design, czyli projektowanie opakowań, collect, czyli zbiórka opakowań i partner, czyli nawiązywanie partnerstw z kluczowymi interesariuszami. Sporo już do tej pory zrobiliśmy. W obszarze projektowania, dzięki wprowadzonym zmianom, wszystkie nasze opakowania są zdatne do recyklingu. Dodatkowo odchudziliśmy butelki, ograniczając wykorzystanie plastiku. Będziemy w każdej z nich wykorzystywać materiał PET pochodzący z recyklingu. To jednak nie koniec zmian. W tym roku zastąpiliśmy folię termokurczliwą na opakowaniach puszek. Ekologicznym, wygodnym rozwiązaniem KillClip. W 2020 roku udało nam się zebrać i poddać recyklingowi 88% opakowań konsumenckich w Estonii, 70% na Litwie, 59% w Polsce i 31% na Łotwie. Poziom zbiórki i recyklingu opakowań jest szczególnie wysoki w krajach, gdzie funkcjonują systemy kaucyjno-depozytowe. Dlatego na Łotwie aktywnie uczestniczymy w tworzeniu takiego systemu. Natomiast w Polsce stworzyliśmy koalicję z innymi producentami, żeby taki system stworzyć. Do tego potrzebujemy odpowiedniego prawa i właśnie na nie czekamy. W obszarze partnerstwa przez kilka lat zaangażowani byliśmy w projekt edukacyjny Repeta, w ramach którego przekazaliśmy gminom ponad 600 żółtych koszy do selektywnej zbiórki odpadów. Dodatkowo za sprawą funduszy The Coca-Cola Foundation 18 gmin w Polsce otrzymało nowoczesne recyklomaty. Ale wiemy też, jak wiele jeszcze wysiłku przed nami, aby wizja świata bez odpadów stała się realna. By to osiągnąć, zainwestowaliśmy w linię technologiczną SIPA RMA w zakładzie w Krakowie, która pozwoli nam na produkcję preform PET w 100% pochodzących z materiału z recyklingu. Już w sierpniu chcemy prowadzić na rynek wodę, krople Beskidu i Neptunas w butelkach wyprodukowanych w 100% z recyklingu. Będzie to pierwsze takie opakowanie w naszym portfolio w Polsce i na Bałtykach. Co więcej, budujemy wiele partnerstw z naszymi klientami, innymi producentami, organizacjami pozarządowymi oraz branżowymi, a także z lokalnymi samorządami, bo wierzymy, że wizja świata bez odpadów jest realna. Chcemy też angażować konsumentów na rzecz świadomej zbiórki odpadów opakowaniowych. To oni finalnie decydują, wybierając odpowiedni pojemnik, czy pusta butelka, którą trzymają w dłoni, stanie się bezużytecznym odpadem czy cennym surowcem. Co więcej, współpracujemy ze startupami, poszukując najlepszych, zrównoważonych opakowań transportowych i konsumenckich. 10 działań. Ambitne cele, zaangażowanie tysięcy osób. Wszystko po to, by urzeczywistnić wizję świata bez odpadów.